Cześć! Z tej strony Arkadikus. Wracamy po długim weekendzie. No co, ja też sobie czasami robię urlop od wszystkiego, no szczególnie kiedy młody ma wolne od żłobka, no to wtedy nawet za bardzo wyboru nie mam. Ale w każdym razie urlop się skończył, ja się witam z wami nie jednym newsem, a taką pigułeczką zebraną z paru ostatnich dni, więc ci, którzy są ze mną od samego początku, mogą poczuć magię gamingowego przeglądu tygodnia. Ale nie, to nie jest powrót. Po prostu kilka takich króciutkich informacji, które nie nadawałyby się na całkowicie osobne materiały. No miejmy jakieś standardy. Chyba że zacznę kiedyś robić shorty, no to będzie miało sens. Ale zanim zaczniemy, chciałbym przedstawić wam oficjalnego sponsora tego odcinka, jakim jest Instant Gaming. Sklep z kluczami do gier i nie tylko, który prezentuję wam z przyjemnością. Dlaczego? Bo jednym z takich najważniejszych czynników dla mnie przy takim partnerstwie było to, żeby nie były to jakieś takie lewe czy kradzione klucze, jak to w niektórych podobnych serwisach jest oferowane. Wiele tytułów gier traficie tutaj taniej, klucze działają oczywiście na gamingowych platformach, a ci, którzy szukają tańszych opłat za takiego chociażby Game Passa czy PlayStation Plusa, również znajdą tutaj coś dla siebie. Polecam. Arkadikus. A teraz do rzeczy. Zacznijmy może od tego, czego dotyczył mój ostatni news na kanale, czyli Star Wars Jedi Survivor. Ostatnio mówiłem o tym, że gra zbiera świetne oceny recenzentów, no i przeklałem te cholerstwo, no bo okazało się, że no już po premierze, zwłaszcza na Steamie, gra dostała takiego kopa, że się szybko z tych takich mieszanych opinii nie wyliże. Powód? Gameplayowo jest bardzo dobrze, graficznie też milutko, brzmi to i hula jak prawdziwa kinówka, ale problem jest z czym oczywiście? No z optymalizacją. Rwało to praktycznie na wszystkich platformach, czego recenzenci, mimo wspomnienia o tym w recenzjach, no nie wzięli najwyraźniej pod uwagę przy ocenie. Kolejny przykład, kiedy to recenzent ufa deweloperowi, że w Day One Patchu się to wszystko połata, sef nie ksycy. No i w Day One Patchu się nie połatało. A teraz, kilka dni walki po premierze, Respawn Entertainment próbuje udobruchać niezłomne wink-wink serca graczy łatami, które najwyraźniej działają. Czy to na Redditach, czy to na steamowych forach dotyczących gry widać wzrostowy trend pozytywnych opinii. Spadki FPS-ów zostały poprawione, w niektórych miejscach gra zyskała nawet 30 klatek, głównie na PC-tach, ale i na konsolach jest poprawa i widać, że twórcy się nie poddają, chociaż szybko pewnie naklejka optymalizacyjnego bagienka się od gry nie odczepi. Taka trochę naciągana, ale i mająca mimo wszystko solidne podstawy teoria powstała po niedawno opublikowanej zapowiedzi, czy też bardziej może reklamie Xbox Game Passa. Teoria dotyczy tego, że jedna z bardziej wyczekiwanych gier, Senua's Saga Hellblade 2, która do tej pory nie ma jeszcze żadnej oficjalnej daty premiery, miałaby się pokazać na rynku jeszcze w tym roku. Na materiale Senua pokazuje się dosłownie raz, reszta gier to tytuły wydane i chyba tylko jeszcze fragment Lies of P wyrywa się z tej grupki, ale Lies of P właśnie ma mieć premierę jeszcze w tym roku, tak więc drogą dedukcji i porównań widzowie zaczęli zgadywać, że skoro to gry i wydane i, tak jak przygody Pinokia, mające zostać wydane w tym roku, to wychodzi na to, że nowe przygody Senuły również będziemy mogli przeżyć w tym roku. Proste. Ninja Theory niczego nie potwierdziło, więc to tak jak wspominałem, tylko teoria łamana na plotka, ale hej, byłoby miło. Tak samo daty premiery dotyczy kolejna pigułka, ale tym razem jest to coś bardziej potwierdzonego, gdyż jest to dziełem wpadki. Assassin's Creed Mirage to wyczekiwana przez wielu graczy i fanów serii nowa nadchodząca część. Jej akcja będzie odbywała się w IX wieku w Bagdacie, a wcielimy się w Basima, złodzieja, który z rządzeniem losu dołączy do kasty, że tak powiem, asasynów. Co wielu zachęca to fakt, że po ostatnich częściach twórcy postanowili nieco się cofnąć i odciąć od elementów RPG, które obecne były w najnowszych częściach, by powrócić do klasycznego, znanego z pierwszych części systemu, oraz ma być to gra znacznie mniejsza, nie tak rozdymana ubi zapychaczami i starczyć ma na kilkanaście, może kilkadziesiąt, a nie 748 522 godziny. I dla wielu może to być argument przemawiający, by spróbować tej serii na nowo. Ja na przykład swoje przygody z asasynami zakończyłem bowiem na drugiej części i nagle po tej wiadomości Mirage stało się jakoś tak bardziej dla mnie atrakcyjne. Czego nie wiedzieliśmy do tej pory, to konkretna data premiery. Wiedzieliśmy, że to będzie ten rok, ale kiedy? Teraz prawdopodobnie już wiemy kiedy, a to wszystko dzięki, jak podaje Reddit's R, Gaming Leaks and Rumors, za sprawą wpadki GameStopu, który w
swoim sklepie internetowym wklepał informację, że gra ukaże się w sierpniu. O ile różne leaky w formie tweetów czy redditowych postów można często traktować z przymrużeniem oka, tak tego rodzaju sklepowe wpadki bardzo często się potwierdzają. No to byle do sierpnia. Ciekawostką zaprezentowaną na majówkę był zwiastun Gord, gry polskiego dewelopera Covenant, która jest taką mocno zakorzenioną w słowiańskich wierzeniach strategią fantasy. Naszym zadaniem jest budowa, rozbudowa oraz przede wszystkim utrzymanie naszej osady. Ale nie walczymy tutaj, nie wiem, z żywiołami czy podatkami. Naszym głównym zmartwieniem będzie samo przeżycie, bo uniwersum, w jakim przyjdzie nam zarządzać naszą osadą, jest mrocznym, brutalnym i nastawionym przeciwko nam światem. Musimy odpierać ataki wrogich bestii, obcych plemion oraz tajemniczych sił, które legną się w mroku. Dbać musimy nie tylko o siłę militarną, ale i o zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne mieszkańców. Choroby czy głód to wróg nie mniejszy niż to, co czai się w wilgotnej pieczarze poza osadą. Co ciekawe, w grze nie będziemy ograniczeni tylko do osady. Organizować będziemy mogli również wyprawy w dal, by pozbyć się plugastwa u samych korzeni. Więc okazuje się, że nie będziemy tylko klikać w tabelki, ale i również faktycznie strategicznie podejmować kwestię militarną. Twoi poddani są tylko ludźmi, a ludziom można zniszczyć ciało i umysł. Modlą się oni do bogów, prosząc o pomoc. Mają czarownicę, która szepcze potężne zaklęcia. Jak również błogosławi ludzi z plemienia lub przeklina ich kości. Ale nawet boska pomoc może nie być wystarczająca. A ludzie mogą tylko patrzeć, jak ich drewniana osada rozpada się w pył. Jedna po drugiej. Gra ma zostać wydana na pecety i konsole latem tego roku, a jeśli oglądając fragment zaprezentowanego zwiastunu zaśmierdziało wam troszeczkę Wiedźminem 3, no to nic dziwnego. Raz, że klimat. Dwa, no nie sprawdzałem tego, ale nie wiem, czy muzyka sama w sobie również nie była tworzona przez Percival, ale sami przyznacie, że brzmi to niemalże identycznie. No a trzy, CEO deweloperów Stan miał duży wkład w powstanie Wieśka 3, bo zarządzał tam całymi teamami odpowiedzialnymi za zarówno główną grę, jak i dodatki. A myślę, że jest na co czekać. No i tyle, moi drodzy, witam was jeszcze raz po majówce taką oto pigułką, no i mam nadzieję, że wam się to podobało. Jeśli tak, nie żałujcie tej łapki w górę. Im ich więcej, tym większe zasięgi, tym większa widoczność, tym więcej was, tym więcej nas. No i standardowo pytam, który news był dla was najciekawszy? Piszcie w komentarzach, wiecie gdzie to jest. No i dzięki serdeczne Instant Gaming za zasponsorowanie tego materiału. Pokażcie im trochę miłości, jeśli możecie. Nie będę nalegał, ale serdecznie proszę. Dzięki również wam, widzowie, za to, że tutaj zajrzeliście. No i jak zawsze, patroni, których listę widzieliście mniej więcej na początku filmu, również zawsze są w moim sercu i wam również dziękuję. Na ten moment to wszystko. Dzięki serdeczne jeszcze raz wszystkim i za wszystko. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!